Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym, żebyś nauczył się jednego bardzo ważnego nastawienia, które sprawi, że kobieta o wiele chętniej zaangażuje się w znajomość, będzie miała ochotę na to, żeby nawet tam zapytać, co u Ciebie słychać, żeby do Ciebie napisać. Warto to przetestować, bo bardzo często Wam tego brakuje. No i potem się okazuje, że niby się starałeś jakąś dziewczynę, a ona się nie chciała z Tobą spotykać. Dlaczego tak się dzieje? Dowiesz się w tym filmie i myślę, że warto to od razu zaimplementować, bo jeżeli nie masz tego typu wiedzy, no to możesz tutaj odnosić same porażki. Na końcu przygotowałem coś dla Ciebie, więc zobacz ten film do samego końca. Czego Wam brakuje? Przede wszystkim zauważyłem, że ci wszyscy faceci, którym nie wychodzi w relacjach z kobietami, oni często wierzą w to, że kobieta zawsze mówi im prawdę, że to, co powie kobieta, jest święte, że faktycznie to, co ona mówi, to jest prawda. Tymczasem w wielu sytuacjach kobiety nie będą z tobą szczere. I po prostu jeśli ty myślisz, że ona to mówi w poważny sposób, to nie będziesz miał efektów. Podam ci przykład. Ostatnio miałem konsultację. Facet spotkał się z dziewczyną, która dawała mu sygnały zainteresowania, bo sprzedawała w sklepie, a on tam sobie co ranek przychodził, rozmawiał, no i się umówili tam dzięki moim radom na kawę, tak? No i on ją tam próbował pocałować, przytulił ją, a ona mu mówi, nawet nie próbuj mnie pocałować. No i on od razu sobie myśli, no tak, pierwsze spotkanie, nie będę się spieszył, da mi troszkę więcej czasu. I dopiero potem, jak się ze mną zdzwonił, to ja mu wytłumaczyłem, że zrobił duży błąd, bo często kobiety mówią tego typu teksty tylko po to, żeby cię przetestować, sprawdzić, czy ty się odważysz, czy ją pocałujesz, czy coś z tego konkretnego wyniknie i przede wszystkim, czy ty masz cechy pewnego siebie faceta, który wie, czego chce. Więc nie powinieneś wtedy uznawać to, co ona mówi, za wyraz szczerości, tylko raczej za sytuację, w której ona cię próbuje zbić z tropu, przetestować i ty właśnie wtedy powinieneś pokazać swój charakter. Więc kiedy widzisz tego typu teksty kobiet, ona ci mówi, ja się nie dotykam, ja się nie przytulam na pierwszym spotkaniu, a ty przykładowo zrobisz coś takiego, że powiesz jej, połóż mi dłoń na kolanie, a ona zapyta po co, a ty mówisz, zobaczysz. No i położyła ci dłoń na kolanie, a ty mówisz, no jednak mnie dotykasz, czyli co, teraz złamałeś swoje zasady. No widzisz, i w ten oto sposób udowodniłeś kobiecie, że po pierwsze nie jest szczera, a po drugie udowodniłeś sobie, że jesteś w stanie z nią zrobić o wiele więcej niż myślałeś, że jesteś. I nabieranie się na tego typu teksty, słowa kobiet, że ona nie jest gotowa na związek, że ona nikogo nie szuka, to jest poważny błąd w nastawieniu. Bo zobacz, jeśli ty to łykasz wszystko, łykasz jak pelikan, to blokujesz się na prowadzenie tej znajomości. To sobie myślisz, to dzisiaj już ją nie będę dotykał. To w sumie nawet jej nie spróbuję pocałować, bo ona teraz nie chce związku. To może warto ją lepiej poznać. I widzisz, i tego typu błędy w podejściu powodują, że kobieta no, też sama nie wie, dokąd zmierza ta znajomość, no i stopniowo się wycofuje z interakcji. Podam ci nawet bardziej takie tutaj przykłady takich bardziej zaskakujących sytuacji. Kiedyś tam poznał dziewczynę, ona mówiła, że jest lesbijką, że ona nie lubi facetów i oczywiście on tego nie słuchał, tak? Tylko sobie z nią żartował, śmiał się, no i potem się spotkali, pierwsze spotkanie, trafili do łóżka, było co było w tym łóżku, oczywiście tu ci nie będę opowiadał, żebyś sobie monitora nie ubrudził, ale no doszło do pełnego stosunku. No i widzisz, gdyby on w to wszystko uwierzył, że ona jest tą lesbijką, że ją pociągają tylko kobiety, to on by nawet nie spróbował, tak? I potem ta dziewczyna po tym wszystkim mu powiedziała, słuchaj Mareczku, ja to po prostu tak zawsze mówię facetom, bo jestem dosyć tutaj atrakcyjna i oni zawsze do mnie piszą, proszą o spotkania i dopiero jak im powiem, że jestem lesbijką, że mam dziewczynę, to oni odpuszczają. Więc zobacz, jakie gdzieś tam pokrętne tłumaczenie kobiety, ale jestem przekonany, że bardzo wiele kobiet tak po prostu robi, żeby no lepiej kwalifikować tych facetów, żeby odrzucać tych, którzy się nie nadają. Także weź na to poprawkę i jak uwodzisz jakąś kobietę, tak nie słuchaj do końca, co ona ci mówi, bo często to jest stek bzdur i ci goście, którzy są mega inteligentni, mają też oczywiście tutaj
takie podejście z szacunkiem do kobiet. Czasami nie robią tego kroku do przodu w obawie o to, co powiedziała dziewczyna. Tymczasem wystarczy ją dotknąć, pocałować. Oczywiście nie na siłę. Tutaj się też musisz wykazać empatią, bo jak się do niej przysuwasz, ona się odsuwa, no to przecież nie będziesz ją na siłę łapał, ściskał. Chociaż jeśli widzisz odpowiednią mowę ciała i kobieta jest taka rozochocona, flirtuje z tobą w ten sposób, to często ona chce być pocałowana. Niemniej jednak warto być trochę bardziej dominującym, ofensywnym i nie słuchać tego, co mówi dziewczyna, tylko mieć własną strategię na ten związek, własny pomysł i go realizować. To sprawi, że będziesz miał o wiele lepsze efekty i przede wszystkim będziesz się wyróżniał przy tej dziewczynie, co niejednokrotnie sprawi, że właśnie będziesz jej facetem, kochankiem albo mężczyzną, z którym ona się będzie chciała spotykać. Także wyciągnij wnioski sam, łapkę mi do góry zostaw, jak się podoba, jak ci pomogłem. I jeden z moich najlepszych materiałów, jak czytać kobiety, 60% taniej, tylko do dzisiaj do północy, polecam, bo ten materiał ci zmieni życie. Ja w tym kursie wideo dokładnie opowiadam, w jaki sposób należy czytać gesty, mowę ciała kobiet, zachowania, jak rozpoznać toksyczne kobiety, kiedy warto wrócić do toksycznej kobiety, kiedy warto się związać z kobietą niestabilną emocjonalnie, kiedy nie, jak takie kobiety odzyskiwać. I też, czy w ogóle warto angażować się w takie związki. Polecam serdecznie ten kurs, bo bez tych umiejętności czytania kobiet, ty bardzo często będziesz przegapiał wiele okazji. Możliwości seksu, możliwości randki, spotkania, bo nie będziesz potrafił odczytać tego, co ona ci pokazuje spojrzeniem, co powiedziała. A to są takie detale, to są takie szczegóły, które jak zrozumiesz, które jak ci przedstawię, to będziesz o wiele lepszy z kobietami. Uwierz mi na słowo, zdecydowanie drugi najważniejszy taki kurs po Mistrzu Emocji, także zobacz sobie to, polecam. Jak czytać kobiety, 60% taniej, jeszcze tylko do dzisiaj do północy. Potem podnoszę cenę, korzystaj, baw się, bo to zmieni twoje życie. Zawsze warto inwestować w rozwój, w swoje szczęście, także polecam serdecznie.